Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszej edycji Influenceriady, czyli turnieju, w którym wyłonimy najmądrzejszego z tej oto piątki, ale do nich przejdziemy za chwileczkę. Na samym starcie oczywiście musi polecieć jakiś żarcik, jak to wiadomo, tyle turniej. Moi drodzy, dlaczego bałwanki nigdy nie kłócą się o święta? Bo zawsze się dogadują, żeby być cool. Mega kurwa dobry żart. Moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy teleturniej, no to ma on szczytny cel, bo będziecie chłopaki grać o 50 tysięcy na dom dziecka, który wy wskażecie i federacja, żeby była transparentna, to po prostu na social media później pokaże, jaki to jest konkretnie dom dziecka. Nagrodę ufundował Fame XGBS i wy widzowie, bo możecie wysyłać donaty, które również zostaną przekazane do nagrody. No i co? Trzeba rozpocząć. No i co? Proszę, dodaj, że my też charytatywnie to robimy. No dla... tak, no chłopaki wiadomo, że charytatywnie to robią. No. A jakby inaczej. Musimy zacząć od naszych uczestników. Pierwszym uczestnikiem, z tego co widzę, pan Alan. Skąd do nas przyjechałeś i jakie masz zainteresowania? Cześć, jestem Alan. Przyjechałem z Warszawy, ale ogólnie jestem z Olsztyna. Jakieś zainteresowania? Dziewczyny, mało lat. Nie, żartuję. No oczywiście sporty walki. No i muzyka. Kolejnym uczestnikiem, pan Nathan. Cześć, jestem Nathan. Pracuję w banku, zajmuję się po prostu księgowością i dzisiaj przyszedłem pokazać wszystkim moją wiedzę oraz inteligencję. Kolejnym uczestnikiem jest pan Jose. Witam wszystkich, pochodzę z Polski. Z Warszawy konkretnie. Zajmuję się... Co miałem tam odpowiedzieć? Skąd jesteś? Jakie masz zainteresowania? Interesuję się muzyką, jestem z Warszawy, no i to wszystko. Kolejnym uczestnikiem pan Piotr. Dzień dobry. Skąd jesteś? Jakie zainteresowania? Pochodzę z Dębicy, obecnie mieszkam w Rzeszowie. Moje zainteresowania to wędkarstwo, gry komputerowe, sporty walki i hodowla jedwabników. Hodowla jedwabników. Bardzo fajne zainteresowania, panie Piotrze. Bardzo fajne. No i ostatni uczestnik. Hello. Najbardziej wiekowy, ale pewnie też największa wiedza. I coming from London, to big city, so I am first time here. Nazywam się Dariusz Kazimierczuk. W wolnych chwilach oglądam sobie mecze Nottingham Forest i czasami od czasu unboxingi Norberta Gierczaka. Piękne zainteresowania. Moi drodzy, skoro poznaliśmy już przeciwników, możemy przejść do pierwszej rundy. Za chwilę, chłopaki, zadam wam pytanka. I to są pytania z wiedzy ogólnej generalnie. Za prawidłową odpowiedź dostajecie 10 punktów, za nieprawidłową 0. A za odpowiedź nie wiem i tego typu, jak będziecie się chcieli wykręcać, Alan, to do ciebie, bo... Czemu ja? No to masz do mnie. Bo ty już na backstage'u coś wspominałeś. To... Ja nie wiem, o co ci chodzi. Za pytania nie wiem, macie minus 10 punktów, chłopaki. Więc myślę, że możemy teraz rozpocząć rundę pierwszą. I tak, losujemy sobie pytanka i zaczynamy. Ty losujesz, czy ja losuję? Jeszcze raz? Ty losujesz, czy ja losuję? Nie, ja mam po kolei, od lewej do prawej lecimy. Pierwsze pytanko do pana Alana. Jak miał na imię Napoleon Bonaparte? Kurwa, Napoleon. Jest to poprawna odpowiedź. Brawo, panie Alanie. Pytanie drugie do pana Nathana. 4 plus 2 podzielić na 2 plus 1, ile to jest? Powoli. 4? Masz tutaj. 4 plus 2. Dobrze, że na mnie to nie trafiło. Okej. Wiadomo, że najpierw jest mnożenie, prawda? To jest rzecz oczywista. No, tak, nie ma tutaj mnożenia, Nathanie. W ogóle, wiesz, no... Już ci odpowiadam na to pytanie, Kubo, nie ma problemu. Czemu ja, kurwa, dostałem matematyczne w ogóle pytanie? No, stary, to... 4 plus 1 to jest 5, plus 1 to jest 6. I czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Zgadnij. Kurwa, no nie. Tak. Jest to, 6 jest twoją ostateczną odpowiedzią. Jest to poprawna odpowiedź. Przechodzimy do... Chciałem po prostu... Pana Jose. I akurat będzie tak, że ja się będę pierdolny. Dobra, dawaj. Panie Jose. Przeliteruj słowo mężczyzna. M. M. Czekaj, dobra, Błędna odpowiedź, panie Josefie. Błędna odpowiedź. I teraz, panie Dariuszu, w którym mieście znajduje się wieża Eiffla? O kurwa, w Paryżu. W
Paryżu jak najbardziej. 10 punktów na konto pana Dariusza. Ej, kurwa, szczerze, dlaczego ja dostałem jedynie matematyczne? Spokojnie. Chuja robimy. Co w chuja robimy? Nie mów tak. To jest live charytatywny. No dobra, niech będzie. Lecimy znowu do pana Alana. Panie Alanie, proszę wymienić po angielsku pory roku. To nie znam angielskiego. Bo ważnie, nie? Minus 10 punktów. Dlaczego? No to nie, to jest odpowiedź, nie wiem, możesz spróbować. Możesz spróbować. Nie chcę, bo będą śmiechy, nie chcę. No nie ale chcę. No, dawaj. Spróbuj, nie cokolwiek. Chcę, nie chcę. Nathan, podaj chemiczny wzór wody. H2O to jest tlen. Nie, H2O, tak, nie. Jaka jest odpowiedź, panie Nathan? Kurwa, H2O, no. H2O. Tak. Jest to poprawna ja odpowiedź, panie Natanie. Kurwa, no to była taka bajka z tymi... Syrenki H2O. No kurwa, no. Ja czuję, no. No wyglądasz... Dzisiaj prezentujesz się jak jedna z nich. Kto był, pierwszym prezydentem Polski? Na wcale, nie? Panie Józefie. A można mieć punkty na minusie? Można. No. Można mieć, no ty miałeś 10, masz 0. No. Ale nie, czy w ogóle od zera można jak mieć jeszcze minus coś? Można. Tak? Można. Dobra, jedziesz. Panie Józefie, pytanie do pana. Co w matematyce oznaczamy symbolem H? Z angielskiego jest wzięty ten symbol, żeby podpowiedzieć. Wiedziałem, kurwa, szkoły nie skończyłem. Widać. Ja za blisko stoję ci. Panowie, live charytatywny. Nie świduj. Live charytatywny. No robię to, co ty wcześniej. Dobra, ten. Ja nie znaję. Dobra, ja minus 10 punktów ja na konto pana Jose. Panie Piotrze, co jest większe? 3 piąte czy 0,6? 3 piąte czy 0,6? Tak. No to wiadomo. 3 piąte czy 0,6? No 3 piąte. Jest to błędna odpowiedź, bo są takie same. Kurwa. I przechodzimy. Ja wiedziałem, że to jest zły pomysł dla Czy będzie to zły pomysł? Zaraz zobaczymy, panie Alanie, bo przechodzimy do pana właśnie z pytaniem. Ja już widzę te memy, nie? Ja już widzę te Panie Alanie, kolejne pytanie. Z czego powstają rodzynki? Kurwa, z drzewa, ty. Jak z drzewa? Z winogron. Czyli z winogron gdzie wyrośnie? Kurwa, z drzewa. Mocna odpowiedź. Zero punktów niestety. Panie Jose. Ja zdałem szkołę. Powiedział pan, że pan jest z Polski, więc pytanie tematyczne. Kto jest autorem tekstu hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrowskiego? Mazurek Dąbrowski. No nie. Jest to błędna odpowiedź. Józef Wybicki. Kto? To Józef Wybicki. Panie Jose, co oznacza skrót ONZ? Jest to dosyć ciekawe pytanie, bo wiem, że masz numer z BDOS-em, gdzie jesteś na ficie i numer nazywa się ONZ. Obrona Narodowa? Coś tam? Zbrojna Nie, jest to Organizacja Narodów Zjednoczonych. Panie Dariuszu, czwarte pytanko. Ile tygodni ma rok? 48? Nie, jest to błędna odpowiedź. Tygodni 52. Panie Alanie, jaka jest przybliżona wartość liczby pi? Kurwa, nie wiem, ty. No i no panie Alanie, no, czekaj, proszę sprawę, bo minus 10 będzie, mniej więcej. Ja pierdolę, właśnie to jest to, że jak ty wiesz, ale się stresujesz. No 3. No i jeszcze, i końcówkę, jakbyś jeszcze miał powiedzieć, bo 3 faktycznie przecinek ile? Kontroluję. 3,12? Uznam, 3,14, uznam. Dam 10 punktów. Nathan, jak teraz dobrze odpowiesz na to pytanie, no to będziesz miał premiowane też 10 punktów, nie? Czyli będziesz miał 60 łącznie, nie jeśli odpowiesz dobrze. Nie ma problemu. Wymień wszystkie kraje, z którymi sąsiaduje Polska. Ja pierdolę, jakie kurwa koszmary. Na pewno to jest Rosja, na pewno to jest Ukraina, na pewno to jest Białoruś, na pewno to są Czechy. Jak najbardziej. Na pewno jest to Słowacja. Jak najbardziej. Na pewno są to Niemcy. Tak. I jeszcze? Węgry. Fochuj mu. Jakie Węgry? Jeszcze jeden kraj. Poczekaj, mogę to nie? Kurwa, jakie Węgry, kurwa. Co ty? Polak, Węgiel, dwa bratanki. Białoruś, Litwa, no.
Litwa. No. Tak, jest to poprawna odpowiedź. 10 punktów na pana konto. Kurwa, ja bym ten, znaczy zgadzam się. I ląduje na twoje konto również 10 dodatkowych bonusowych punktów za wszystkie poprawne odpowiedzi w tej rundzie. No, to jest dyskryminacja. Panie Jose, proszę tak nie mówić. Tak lubiłem. Ja cię dalej lubię, panie Jose. Więc zadam panu pytanie, które... A tego to się dla dzieciaków nie robi, nie? Musi... Panie Jose, musi pan teraz... Dodamy. Wiedzieć już to pytanie. To już, no, jak teraz ma się włożyć, no to zwątpię. Głowa, jemnią. Co odkryła Maria Skłodowska-Curie? No kurwa? Po co ci głowa? Zajebać ci na łeb? Ej, chłopaki, live charytatywny, no dobry. Kurwa. Czy kurwa, naprawdę, przy... Nie róbcie. Nie, ej. Kurwa, że... No zajeb. No nie rób. I na policję chcesz pójść? Chcesz mi zajebać? Nie, na programy... Nathan! Zajeb. Na programy... Nathan, Jose! No zajeb. Nathan! Ale ja każdy, ej, zauważyłem, każdy chce mi zajebać i nikt mi jeszcze nie zajebał. Ale to, no, ja, kurwa, jak mi ale to jest live dla dzieciaków, moi drodzy, kurwa. Ale mówię, u mnie jest lina, ja mogę, wiesz, nie chcieć teraz, ale powiesz coś za słowo za dużo i pójdzie z automatu, nawet nie będziesz, wiedział. Karany. Dobra, jedziesz. Dziękuję za uspokojenie emocji, panowie. Zadaję pytanie, powtarzam w sumie. Co odkryła Maria Skłodowska-Curie? Jeszcze za sygnały. Nie, kurwa, garnek czy mopa? Co? Garnek czy mopa? Odkryła Nati Polon, ale 0 punktów, przynajmniej minus 10. Ty, ale bo ja mam, kurde, przypytujesz mnie z polskiego, stary. Ja ci, kurde, mówię, że z szkoły nie skończyłem, a ty mnie z polskiego. Spokojnie, za chwileczkę będą inne pytania i będziesz mógł się inaczej wykazać. Się, nie wiem, ile trzeba... Tą rundę kończysz z minus 10, ale nie ma źle, no nie ma źle. Dobra, jest. Chłopaki, zasady drugiej rundy są bardzo proste. Za chwilę otrzymacie kartki, długopisy już macie. No a waszym zadaniem będzie narysowanie karykatury prezesa Rozpary. No kurwa. O. Dawaj, dawaj. Ale to nie możesz pokazać zdjęcia, który to teraz jest? Jeszcze raz? Nie. Który to teraz jest? No, Krzysztof. Arabsport. A, już wiem, dobra. Arabsport, dobra. Ja. I proszę o prezentację obrazków. Pierwszy pan Alan. No, jest to fajny rysunek, panie Alanie. Widać, że tutaj na plastyce pan się nie opierdalał. Druga osoba, pan Nathan. No kurwa, nie wiedziałem, że nie wiedziałem, że się zanazywać nie da i chciałem zobaczyć, jak będzie z włosami wyglądał. Jest. Fatalne obrazy. Nie ma wina. Pan Jose. O, tutaj już klasa. Klasa garnitur, rysunek. Świeżo obcięty. Panie Piotrze. Postarzał się trochę pan Krzysiu, ale no, nie ma źle. Panie Dariuszu. Mi się wydaje, że najlepszy element tego rysunku jest po prostu te takie... Okej, okay, proszę czyli wskazać. Małe, bo małe, ale... Małe, bo małe, ale... Ale coś takiego. Ale coś takiego jest. Zwycięzcą z 30 punktami Joseph Bratan wygrywa tą ankietę przez widzów. Drugie miejsce Alan Kwieciński. Dziękuję. Trzecie miejsce, ankieta mi zniknęła, trochę chujowo, no nie widzę, kurwa, reżyserka podpowiecie. Trzecie miejsce, pan Dariusz, Piotrek, no niestety miejsce czwarte, 0 punktów. Dobrze, chłopaki, w rundzie... Pytanie, mam jeszcze szansę się odkuć, czy nie? Masz, tak? Bo teraz właśnie już wam tłumaczę, jak wygląda runda finałowa. Generalnie w rundzie finałowej będą 3 pytania. Pierwsze będzie najłatwiejsze, drugie będzie średnie, trzecie będzie najtrudniejsze. Kurwa. Na każde z nich musicie odpowiedzieć. One będzie, to pytanie będzie miało ABCD, więc na spokojnie będziecie, wiadomo, mieli jakiś tam możliwość strzału. Ale wpierw na kartkach, które macie, zapisujecie, teraz dostaniecie nowe karteczki i będziecie zapisywać przed rozpoczęciem gry, za ile punktów gracie. Wiadomo, możecie zagrać wabank, ale może was to po prostu wyeliminować z turnieju. A mogę sobie to wziąć? Fajnie by było, jakbyście dobra, grali jednak dobra. Do końca. Dobra, dziękuję. Więc na samym starcie, przed zadaniem pytania, ja po prostu zapisujecie, za ile punktów gracie. Can you repeat, A weź jeszcze raz przebiję. Can you repeat, jeszcze, bo kurwa... Ja. Już mówię, patrzcie, teraz dostaliście kartki, nie? No. Zapisujecie, za ile punktów gracie. Ty z 90 punktów możesz no możemy to teraz nawet zrobić. Zapiszcie sobie każdy na dobra. Kartce, za ile punktów chcecie zagrać. Ty masz 80, ty masz 100, ty masz 60, ty masz... A ile oddajemy za swoich? I co pytanie, tak będziemy na nowej kartce? Tak. Tak? Tak. A na nowej kartce, czy na tej jednej kartce?
I teraz możecie albo podwoić kurwa, te bo punkty. Bo to nie wiemy, czy mamy duże pisać, czy małe. Nie duże, możecie ale, duże. No kurwa, nie wiem, czy będziemy mieli trzy kartki, czy jedną. Możecie ale jak duże. Nie odpowiem, to mi się idzie w dół, tak? Co? No te litery. No nie, kurwa, no bo później będziecie... Kurwa, wątek zgubiłem. Spokojnie, ja... co? Kurwa. To jest tak, jakbyśmy stawiali hajs. Ja, punkty. Tak, taki poker. I dostaniesz tak. Dwa razy tyle, jak odpowiesz. Okay. Jeśli odpowiesz poprawnie, dostajesz dwa razy tyle? Ja ci jeśli odpowiesz błędnie... Albo kto też od nowa? Tak, skupcie się. Dostajecie trzy pytania. Pierwsze najłatwiejsze, drugie średnie, trzecie najtrudniejsze. Przed zadaniem pytania zapisujecie... Na, za ile punktów gracie? Albo to podwoicie, albo stracicie o to, kurwa, za ile gracie. Bez sensu w chuj. I to zrobimy to teraz. Sensu, kurwa, chłopaki, zapiszcie, ale... za ile punktów gracie. A to... dobra, dobra, wszystko stawiamy. A to nie możemy tak robić, że na przykład po kolei będziemy sobie zapisywać? Nie. Ja wszyscy w jednym momencie macie im pokazać, kurwa, za ile gracie. Aha. Pan Alan punktów 50, pan Nathan punktów 50. Ty również 50. Pan Jose punktów 20. Pan Piotr punktów 30 i pan Dariusz. Wiele tam 20, jest? 20. 20 punktów. Okay. Co jest stolicą USA? I piszemy na kartkach, panowie, odpowiedź A, B, C lub D. Dobrze, wszyscy macie zapisane odpowiedzi? No to sprawdzałem po kolei. Panie Alanie? A. Odpowiedź A, Nowy Jork. Jest to odpowiedź błędna. No, tak. Dobra, daj Nowy Jork nie jest stolicą Stanów. Daj omnibusa teraz. Nie zmieniajcie, jak ktoś kurwa. Miał... Ale kurwa oszukiście. Ja no, ale będzie widać, kurwa. Ej, a weź wróć z tymi... Nie, ale nie, tylko z tymi kurde punktami, co wybraliśmy. No wróć. Wasze. No kurwa. Wróćmy z planszą pytań. Co jest stolicą USA? Ja no, ale żeby było A, B, C, D. Żeby chłopaki widzieli. Wrzućcie nam to na chwilę. Kurwa, czekaj, ale to... czekaj. Ja patrzę na ręce. Dobrze. Panie Natanie. Ale to nie jest stolica. Pegra. Waszyngton to... Waszyngton jest stolicą. I dlatego pan Nathan ma prawidłową odpowiedź. Ja jestem pierdolnięty. Ja jestem pierdolnięty. Kurwa. I za to lądują punkty, które podwaja pan Nathan. No tak. Elegancko. Pan Nathan grał za punktów 50. O, tak. Czyli 100 punktów dla pana konto. Czyli 150. O kurwa. 150 na pan w sumie. Dobrze. Tak? 150? Tak. Ej, kurwa, ten... Panie... Kurwa, panie Piotrze, ja to widzę. Ja nic nie piszę teraz. A co pan robi? Rysuj, maluję se. A, okej. Okay. To ja pierdolę. No nie, no wiem. Malujesz, ja... Nie, no, kurwa. Takie wałki tu lecą. Takie wałki. Panie Józefie. Jeszcze się śmieje, normalnie by się wkurwił, a się śmieje, kurwa. A, no. Odpowiedź Nowy Jork, kurwa. Jest odpowiedź błędna, jak już wiemy po panie Alanie. No, samo, no. Panie Piotrze, proszę pokazać. Nowy Jork. Krzyczał, a... Ej, to kurwa, dobra. Nie panie Piotrze, mówię. Proszę pokazać odpowiedź. A zamalował. Namalował choinkę. Jest to piękna, piękna odpowiedź. Mi się pojebało, tak samo. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, proszę pokazać odpowiedź. Nie wierzę, że kurwa. No to jest jeden mądry. Odpowiedź A, również błędna. Ja brawo dla pana Natana, który jako jedyny podwoił punkty. Ile trwała wojna stuletnia? Odpowiedź A, 98 lat, odpowiedź B, 101 lat, odpowiedź C, 100 lat, odpowiedź D, 116 lat. Panie Alanie, zaczynamy od pana. Kurwa, podchwytliwe, no to C. Jaka była odpowiedź? C. Odpowiedź C. Okej. Okay. Przechodzimy do pana Natana. D. Odpowiedź D, która jest odpowiedzią poprawną. 116 lat trwała wojna stuletnia. Nie chociaż dość. Coś mi się jebało. Panie Jose. Jeden, ale... Nie no, świruję, miałem C albo B. Nie no, proszę pokazać, proszę pokazać odpowiedź. Odpowiedź C albo B. Czyli zła odpowiedź. Panie Piotrze. Ja bym dał A, B, C albo D ewentualnie. Proszę pokazać odpowiedź. Odpowiedź C, no niestety, ale tutaj no tracimy wszystkie punkty. Chuj z tym. I panie... No mnie zmyliło wojna stuletnia, no to kurwa ile może mieć? 100 lat. Kurwa, ale wiadomo, że to nie trwała. Na logikę, kurwa. Ale poszedł pan na logikę. Takie to jest kurwa niesprawiedliwe, no. Między C a D, no ale chuj. No. Poszedł pan na logikę, no niestety, tracimy tutaj punkty. Dobrze, chłopaki, no. Formułuję już, znacie, ostatnie pytanie trzecie, gdzie wyłonimy zwycięzcę. No, na tej samej. Zwycięzcy już tego programu tak naprawdę znamy, ale...
To po co? Ale chyba, że zagrasz wabanki przed. Nie, ja nie gram wabank. Ja chcę dodać to, ja wiem na co oddam kasę, dobra. Na jakie cele. To jest ostatnie pytanie, tak? Tak, jest to ostatnie pytanie. Dobrze, panowie, tak? Na karteczkach proszę zapisać, za ile punktów gracie. No, 40 punktów. Uszczęśliwiłeś mi parę punktów. No, dyszka dla ciebie no jeszcze, Alanie. No, ja za dwie dychy. No kurwa, to daj im, żeby no jak to? Każdy równo 50. Kurwa, każdemu dajecie, a... Dobra, po 50. Ale równo 50. To jak to jest? Dobra, niech każdy ma po 50, spoko. Ale wywarliście na mnie presję. 50 plus, tylko po... każdy, że miał 50. No. Każdy ma po 50. Każdy ma po 5 dych. Oprócz mnie. Oprócz Natana. Czy wieża Eiffla zwiększa swoją wysokość? Odpowiedź A. Tak, latem. B. Zimą. C. Jak ma wieża Eiffla zwiększyć swoją wysokość? D. Nie, wysokość jest stała. Ale przecież ten C z D to nie jest kurwa... A dobra, nieważne. A. Odpowiedź A. Tak, latem. Natan? No C, ale dodam jeszcze E, że no ona się chyba zmniejsza. Właśnie, że nie jest coraz większa, tylko coraz mniejsza. A zwiększa, kurwa, swoją... Ona się zmniejsza. Dobrze? No, ale poczekajcie! Poczekajcie! Latem objętość metalu jest większa niż zimą, tak, kurwa. Tak, ale ona dlatego i tak ma, starości... Dlatego może być troszkę wyższa, no. Dlatego, że centymetr... Bardzo mądre... Dlatego, że centymetr, no. Ale będzie wyższa. No tak. Dało, jest mniejsza. To bardzo mądre i... Pan Józef, co pan zapisał? Zimą, kurwa. Zimą się kurczy. Pan Piotr? A. Zimą się kurczy. Odpowiedź A i pan Dariusz? Ja mam C. Pan Alan i pan Piotr z poprawą odpowiedzią o tak latem. Ja mi się wydawało się kurwa! Nie na koniec, ty chodzisz na koniec. Tak. Czemu tego stało? Kurwa, zero. No bo podwoiłeś o 5 dych. Miałem mieć 80. Ja. Jak dostałeś 50, każdy miał po 50. Nie, no, wiesz, no kurwa. Ale panie Piotrze, no ale bardzo, ale zaskoczył mnie pan, że miał pan tą wiedzę, no, tutaj, że przy wysokiej temperaturze tak samo jest z asfaltem. Kto do Francji na roboty nie jeździ? O, za to, że powiedziałeś to, to dorzucam ci jeszcze 20 punktów. I kończysz z drugim miejscem, bo to naprawdę, tak jakby znałeś... No, kurwa, proszę, że to tak samo jest, kurwa, z drogą, kurwa. A mi się wydawało, że jest mniejsza. Podczas, kurwa, lata się, nagrzewa się ten asfalt, podczas... No, dobra, już wiem. Pojebało mi się, bo się zimą zmniejsza, jak latem jest jakby większa. No tak. Jak i dlatego mi się pojebało. Ale wiedzę ma, nie? Jak się lata, kurwa, to, że te dwa, nie powiedziałem, to chuj z tym. No tak. No kurwa, no to, no tak. Najtrudniejsze pytanie. Ona się zimą zmniejsza, czyli mam drugie miejsce. Kurwa, jest tak. No dobra. Dobrze. Podsumujmy sobie, panowie, pierwszą edycję Influenceriady po rundzie finałowej. Pierwsze miejsce zajmuje pan Natan z 170 punktami. A mogę muzykę fajną? Dobrą muzykę o tym go. Brawo. Masz aplauz. Dobra, skaki się. I też się. Pan Piotr kończy z drugim miejscem i 120 punktów kurwa. Na jego koncie. Pan Alan, miejsce trzecie, 100 punktów. Kurwa, mi się. I pan Józef i pan Dariusz, niestety, ostatnie miejsce ex aequo z punktami zerowymi. GBS! Tak jest!